Cześć, witam Was bardzo cieplutko w moim kolejnym filmiku. Jak widzicie zresztą po tytule, tym razem chciałabym pokazać Wam nowe książki, które do mnie trafiły, więc odcinam się chwilowo od tych starszych, używanych książek gdzieś tam kupionych pod halą targową i pokażę Wam to, co trafiło do mnie nowego w ostatnim czasie. Powiem Wam jeszcze, że zdziwiłam się, kiedy przyjechałam wczoraj do domu, no i na parapecie zobaczyłam, że tych książek troszkę się uzbierało. I to są książki najróżniejsze, bo trafił do mnie jakiś kryminał. Trafiło do mnie polskie House of Cards, jak ta książka jest nazywana. Myślę, że teraz część z Was na pewno już zorientowała się, o czym mówię. Trafiła do mnie też pozycja chyba młodzieżowa, przynajmniej tak wnioskuję po tytule i po jakichś tam opisach na okładce, więc nie wiem. No takie coś do mnie trafiło, ale musicie koniecznie zaczekać do końca tego filmiku, bo wtedy opowiem Wam o pozycji po prostu, której daję 11 na 10 punktów, która powaliła mnie na kolana i o której mówiłam Wam dawno, dawno temu na moim profilu na Facebooku. Mówiłam, że chciałabym strasznie ją mieć. No i mam. Oto i wszystkie książki, które do mnie trafiły. Nie chcę przedłużać, dlatego już teraz pokażę Wam... Tej Wam jeszcze nie pokażę. Te pokażę Wam właśnie na samym końcu. Pierwsza książka. Polskie House of Cards, tak jak o tym mówiłam, czyli Wotum Nieufności Remigiusza Mroza. Nie jestem pewna, czy już Wam tę książkę pokazywałam, czy jeszcze Wam jej nie pokazywałam, ale załóżmy, że nie pokazywałam. Ja ostatnio gdzieś tam wypadłam z obiegu, jeżeli chodzi o Remigiusza Mroza, bo tak jak zawsze Wam powtarzam, no ostatnio jednak moim priorytetem są te moje prace magisterskie, a też tematy polityczne są mi, delikatnie mówiąc, obce. Po prostu zawsze gdzieś jakoś od tej polityki próbuję się w miarę możliwości oczywiście odciąć, bo wszyscy dobrze wiemy, że w 100% jest to niemożliwe. W każdym razie o tej książce słyszałam sporo pozytywnych opinii. Przeczytał ją już mój tata, bo oczywiście kiedy zobaczył, że Remigiusz Mróz, no to nie mógł odmówić sobie tej przyjemności, więc przeczytał, no i jego reakcja była bardzo pozytywna, tylko że drażniło go momentami to, że nie mógł jakoś odnaleźć się w tych zmyślonych tutaj partiach politycznych, w tym kto jest kim, więc ta taka mapka, jakiś taki graf, no coś takiego, zamieszczonego na samym początku tej książki jest na pewno, słuchajcie, bardzo pomocne. Więc pierwsza książka to Wotum Nieufności Remigiusza Mroza i to jest chyba pierwsza książka z cyklu W kręgach władzy. Kolejna książka to książka bardzo dla mnie nietypowa i zdziwiłam się, szczerze mówiąc, kiedy do mnie trafiła. No ale dobra, niech będzie. Karawal, chłopak, który smakował jak północ. Nie wiem, kto stwierdził, że ta książka jest w moim guście i postanowił mi ją przysłać, ale ta książka nie do końca jest w moim guście. Ale wiecie, jak to jest. Czasami chce się przeczytać coś takiego lekkiego, zupełnie innego niż czyta się zazwyczaj. Dlatego niewykluczone, że ja to przeczytam. I niewykluczone, że gdzieś tam pewnie w którymś vlogu Wam o tej książce przynajmniej z grubsza opowiem. Zanim zatracisz się w magicznym świecie Karawalu, bo zapamiętaj, to tylko gra. Scarlett i Tella całe życie spędziły na maleńkiej wyspie. Ich okrutny i wpływowy ojciec zaaranżował już małżeństwo Scarlett. Oznacza to, że jej tragiczny los jest przesądzony, a dziewczyna nigdy nie weźmie udziału w Karawalu, dorocznej grze, w której stawką jest spełnienie marzenia. No, powiem Wam, zapowiada się całkiem ciekawie, więc jeżeli ktoś z Was lubi tego typu książki, no to słuchajcie, warto sobie gdzieś tam chyba o niej doczytać. Magiczny świat Karawalu zachwycił producentów Niezgodnej, którzy przygotowują już adaptację filmową. I w ogóle to jest książka wydana przez wydawnictwo Znak. Kolejna książka od wydawnictwa Dolnośląskiego z tego cyklu Ślady zbrodni. Geir Tangen. Powiedzmy, że tak to się czyta. Wyrafinowana powieść i grająca z konwencją kryminału. Maestro. Ja lubię kryminały, a ten ma taką fajną grubość, akurat torebkową, więc myślę, że idealnie nada mi się gdzieś tam do tramwajów. Maestro, dziennikarz, odbiera niepokojącą wiadomość, nadawca zapowiada wykonanie wyroku na osobie, której nie dosięgnął wymiar sprawiedliwości. Następnego dnia zostają znalezione zwłoki kobiety. Wkrótce Wiljar, czyli ten dziennikarz, otrzymuje kolejne maile, a każdy z nich kończy się tajemniczym kodem. Tropy zdają się prowadzić w świat literatury. O, proszę bardzo. Egzemplarz recenzencki, czyli ta książka chyba jeszcze nie miała swojej premiery.
Zaraz sprawdzę, może jest tutaj gdzieś informacja o tym, kiedy będzie miała tę premierę. No nie doczytałam się tego, kiedy ta książka ma swoją premierę, ale okazało się, że Maestro to jest debiut Geira Tangena. I co więcej, Geir Tangen to od lat prowadzi największy norweski blog o kryminałach. Przez ostatnie 4 lata napisał blisko 200 recenzji. No całkiem ciekawe. Powiem Wam, ja lubię debiuty, lubię nowych autorów, więc jak najbardziej myślę, że ta książka z cyklu Ślady zbrodni przypadnie mi do gustu i przy okazji przypomniało mi się, że czeka wciąż na swoją recenzję kryminał Davida Baldacciego. A ja go naprawdę nagram. Naprawdę go nagram, tylko na przykład w tym momencie strasznie wieje wiatr za oknem, więc to nie miałoby jakiegoś większego sensu. Ja też nie chcę, żeby wszystkie filmiki były na tle tej mojej biblioteczki, chociaż ja wiem, że ona całkiem nieźle się prezentuje. Kolejna książka też mnie trochę zaskoczyła. Michał Olszewski. Hashtag upał. I to jest książka, która autentycznie mnie intryguje. Po pierwsze ze względu na nietypową tutaj okładkę, która jest, powiedziałabym, taka minimalistyczna, no i neonowa z boku, ja uwielbiam neony. Fikcja bardziej bolesna niż rzeczywistość. Michał Olszewski to jest nagrodzony dziennikarz Gazety Wyborczej. Upał to opowieść o pułapce, w którą wpaść może każdy, o sieci, którą na nas zastawiono, o nieobecności, pracoholizmie, manipulacji. Autor z językową wirtuozerią i pozorną lekkością prowadzi czytelnika do piorunującego finału. Za wiele się nie dowiedziałam. Ale bądźcie pewni, że na 100% tę książkę przeczytam, bo wydaje mi się przede wszystkim intrygująca, taka nieoczywista. A ja bardzo lubię tego typu literaturę. I teraz na sam koniec, to teraz chyba będziemy musieli zrobić jakieś cięcie. Dostałam pięknie zapakowaną książkę od wydawnictwa Pruszyński. I zabieram się za odpakowywanie. Chociaż nie oszukujmy się, ja ją odpakowałam już wcześniej. Uwaga, otwieram. W ogóle gdybyście szukali jakiegoś fajnego pomysłu na zapakowanie książkowego prezentu, to z całego serca polecam Pocztę Książkową, bo zawsze kiedy mam od nich zapakowane przez nich książki, to one wyglądają po prostu fenomenalnie. Tutaj mamy jakieś sianko, jakieś tam wióry. I co znajduje się obok tej głównej książki, o której za chwilę Wam opowiem? Ha! Jak to się nazywa? Probówka? Oczywiście zakładeczka. Elegancko. Chcę Ci podarować przyjemność czytania. Pocztaksiążkowa.pl. A sama książka też jest oczywiście bardzo fajnie zapakowana. Geniusz i siła miłości. To jeszcze nie jest właściwa okładka tej książki, bo ona też została tym papierem ze związkami chemicznymi pięknie zapakowana. Zabieram się za otwieranie, bo książki w pełnej krasie jeszcze nie widziałam. No nie, powiem Wam szczerze, jestem w szoku. Spodziewałam się najróżniejszych książek, ale akurat do głowy nie przyszła mi ta. Magdalena Niedźwiecka, Maria Skłodowska-Curie. Nieprzeciętna Polka, której zdarzyło się iść za głosem serca wbrew konwenansom. Z film z brawurową rolą Karoliny Gruszki w kinach. Geniusz i siła miłości. Więc czego jak czego, ale naprawdę nie spodziewałam się książki o Marii Skłodowskiej-Curie. I to jest książka właśnie Magdaleny Niedźwieckiej, autorki Królewskiej Heretyczki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś pokazywałam Wam też taką pięknie zapakowaną książkę Królewska Heretyczka właśnie Magdaleny Niedźwieckiej. Zresztą mogę Wam przecież ją pokazać. Mowa o tej książce. Królewska Heretyczka, a tutaj Maria Skłodowska-Curie. Całkiem ciekawe i strasznie podoba mi się ta probówka. Mam nadzieję, że to jest probówka. Genialne. I samo zapakowanie z tym siankiem też jest bardzo fajne. I tak jak zapowiadałam, na sam koniec zostawiłam Wam prawdziwą petardę. Mowa o tej oto książce. The Wonderful Wizard of Oz, czyli Czarnoksiężnik z krainy Oz. Ja mam ogromną słabość w ogóle do tej bajki, bo kiedy byłam mała, miałam taką płytę winylową, na której nagrana była właśnie ta bajka. Różne role odczytywali i grali różni aktorzy, były tam piosenki i tak dalej, więc naprawdę zawsze słuchałam tej książki po prostu z takimi szeroko otwartymi oczami i uszami. Więc kiedy zobaczyłam na Facebooku, że istnieje taka książka, to po prostu nie mogłam się jej oprzeć. Ale koniec, tyle o okładce, która swoją drogą jest całkiem fajna.
liczy się środek. Widzieliście przed chwilą, książka robi piorunujące wrażenie. Ja tylko dodam od siebie, że w rzeczywistości ona wygląda jeszcze 1000 razy lepiej niż na tych ujęciach z kamery, bo wiadomo, tak jest zresztą chyba ze wszystkim, że wszystko wygląda lepiej w rzeczywistości niż w kamerze, chociaż są wyjątki. Więc ja jestem po prostu tą książką oczarowana i prawdopodobnie będę przeglądała ją więcej niż kilkunastokrotnie, bo ona po prostu według mnie zapiera dech w piersiach. No i jak widzicie, to już są, bez tej książki, to już są wszystkie książki, które trafiły do mnie w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o takie nowsze pozycje, plus jeszcze probówka. Bardzo fajnie. Tak jak powiedziałam, zapraszam, polecam, zachęcam do subskrybowania, do oglądania mojego poprzedniego filmiku, to był chyba vlog. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i dajcie znać, jeżeli którąś z tych książek już czytaliście, albo jeżeli macie ochotę na przeczytanie którejś z nich. Pa, pa!